Witam serdecznie, Michał Malicki, AgroSimex. Jest 21 czerwca, wydawałoby się, że zbliżamy się już do lata, niektórzy myślą o wakacjach. I tak być powinno, ale niestety praca w sadzie trwa cały rok i nie możemy tutaj poprzestawać tylko na wiośnie i kontynuować zabiegi i kontynuować ochronę przez cały sezon, bo jak widać i tutaj u nas w Grójcu, nawet na tych najbardziej poczęstowanych przez przymrozki terenach, jabłka są i warto o nie zadbać. Dzisiaj o jabłkach może krótko, bo tutaj ta ochrona już nie musi być aż taka mocna, ale zdarzają się przypadki, że mamy plamy parcha i to nie tylko na liściach, ale również na owocach, co świadczy o tym, że powinniśmy wciąż kontynuować ochronę zapobiegawczą przed tym patogenem, tak żeby nie mieć później problemów w przechowalni. Na wszystkie odmiany polecamy oczywiście preparaty oparte na kaptanie, czyli Merpan bądź Malvin, ale mamy grupę odmian, która często boryka się z nekrotyczną plamistością liści. Zawsze był to Golden Delicious. Od kilku lat pojawiają się takie problemy również na Gali, na Glosterze. Na tą grupę polecałbym już w tym momencie zaczęcie stosowania troszeczkę innych preparatów kontaktowych. Chodzi mi o te oparte na mankozebie, czyli pękozeb bądź granulowany wondozeb. Zawierają one w swoim składzie mangan, który bardzo ładnie podnosi kondycję liścia. Pojawia się ten liść dużo bardziej zielony, ale pamiętajmy, że nekrotyczna plamistość liści to nie jest tylko brak magnezu, manganu, ale jest to choroba powodowana przez grzyby z rodzaju alternaria i tutaj ten program zapobiegawczy też powinien być wdrożony przeciwko tym patogenom, czy to właśnie tymi produktami opartymi na mankozebie, bądź preparatami opartymi na tiuramie, czyli tiuram bądź aprosar, bo to one systematycznie stosowane przez okres lata są najskuteczniejsze. Można te zabiegi połączyć z nawożeniem preparatami fosforynowymi. One również będą tutaj sprawdzały się odżywczo właśnie w regeneracji i w budowaniu odporności na nekrotyczną plamistość liści. Mamy oczywiście jeszcze do czynienia wciąż z mączniakiem i będziemy z nim mieli problemy aż do momentu, kiedy zakończy się wzrost pędów. Może tutaj na Ligolu tego nie widać, ale i Daret czy inne odmiany bardziej podatne, na przykład Jona Goldy, to ciągła walka z mączniakiem. Tutaj może już nie zabiegi wyniszczające, bo tego porażenia nie ma chyba aż takiego wielkiego, ale kontynuacja programu zapobiegawczego w oparciu o strobiluryny, czyli o diskus i o zato, na pewno będzie korzystna. Większym problemem w tym momencie wydają się szkodniki. Może w sadach jeszcze nie ma inwazji przędziorków, ale jeżeli pogoda będzie nam dalej tak sprzyjała i będzie tak gorąco, myślę, że te przędziorki się pojawią. Duży problem po zeszłym roku stanowią za to motyle. Są miejsca, gdzie pierwsze pokolenie owocówki jabłkóweczki skończyło już loty, ale są też miejsca takie, gdzie codziennie można praktycznie zmieniać podłogę w pułapce i co noc łapie się kilkanaście motyli. Takie miejsce ma, takie zajście jest u mnie w sadzie, z racji tego, że mam swój sad otoczony sadami dzikimi i tam, chociaż jest tych owoców mało i było ich mało w zeszłym roku, gdzieś ten potencjał owocówki się zbudował i w takich miejscach powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na owocówkę i wykonać jeszcze gdzieś może w międzyczasie, między pierwszym a drugim pokoleniem zabieg zwalczający. To motyle, ale również w wielu przypadkach sadownicy nie radzą sobie z mszycą. Jeżeli chodzi o mszycę jabłoniową, tą zieloną, tutaj nie ma większego problemu. Bardziej problematyczna jest ta fioletowa, jabłoniowo-babkowa. I w takiej sytuacji jak tutaj, to co pokazuję, czyli mamy zawinięte liście, to na pewno nie jest moment na stosowanie dobrego preparatu takim jak jest tepeki, czy tych z grupy neonikotynoidów jak Aktara czy Mospilan. Powinniśmy w tym momencie użyć preparatu skutecznego, gazowego, który zwalczy nam tego szkodnika natychmiastowo. Programem zwalczania na taką sytuację, kiedy mamy zawinięte liście i żyje tej mszycy tam bardzo wiele, jest zastosowanie na ciepłą, bezwieczną noc preparatu gazowego, takiego jak Pirimor, a po kilku dniach poprawienie tego zabiegu czymś, co będzie działało nam dłużej, będzie krążyło w sokach roślinnych, czyli albo tepeki, albo Mospilan bądź Kobe. Tutaj zachęcam właśnie do tepeki zastosowania w momencie, kiedy mamy jeszcze wzrost pędów, bo ono będzie transportowane wraz z sokami do tych młodych
pojawiających się liści i tam będzie je zabezpieczało. Nadszedł już czas pierwszych zbiorów owoców miękkich. Początek lata to właśnie czas na te owoce. Myślimy już powoli o borówkach. Zbierane są pierwsze owoce wcześniejszych odmian truskawek. Za kilka dni będziemy mogli mieć już pierwsze owoce malin letnich. Owoce z tuneli już są zbierane. I warto się pochylić również nad tymi gatunkami. Nie wszystkie plantacje niestety wyglądają tak pięknie jak ta. Tutaj widać, owoców jest dużo, są one w większości zdrowe, zdarzają się gdzieś tam pojedyncze choroby. Ale wiele jest miejsc, gdzie wiosną były problemy z wykonaniem zabiegów. Nie można było wjechać, bo było zbyt mokro. Potem silne wiatry również nie pozwoliły na precyzyjne wykonanie zabiegów. I pojawiają się problemy z chorobami. Szczególnie ma to miejsce na odmianach przemysłowych, na zędze, zęganie. Czyli tej truskawce, która jest najchętniej kupowana przez przemysł. Mamy w ostatnich dniach bardzo duże nasilenie szarej pleśni. Właśnie z racji tego, że nie można było jej dopryskać i w tym momencie powinniśmy się skupić właśnie głównie na tej chorobie. Co możemy robić teraz w czasie zbiorów? Oczywiście preparaty o najkrótszej kadencji, czyli Prolektus bądź Iprodione bądź Pyrus. Tutaj w zależności od tego, który będzie nam potrzebny, o jednym bądź dwóch dniach kadencji. To tyczy się truskawek. Podobną sytuację mamy również w malinach. Tam też i szara pleśń, ale i zamieranie pędów. Tu głównie zamieranie pędów na malinie jesiennej, która już od samej wiosny miała ciężko. Te pędy są uszkodzone u podstawy. Często zdarza się, że wręcz ugniwają i można je bez problemu wyrwać z ziemi. Tam też powinniśmy mocno skupić się na ochronie przeciwko temu patogenowi. Tutaj również pyrus, również iprodione jako te działające na szarą pleśń, ale również ograniczające zamieranie pędów. Tak jak widać tutaj, mamy bardzo duży potencjał. To owocowanie będzie trwało dość długo, zbiory będą trwały kilka tygodni. Tych owoców jest wiele. I powinniśmy teraz pomyśleć o tym, jak dobrze odżywić te owoce, tak żeby do ostatniego zbioru były jak najlepsze, jak najładniejsze, żeby nie trafiły na przemysł, a stały się owocami deserowymi. Oczywiście, po pierwsze, co powinniśmy zrobić, to nawożenie dolistne wapniem i to, co powtarzamy już od kilku tygodni, czyli te produkty bezazotowe dla roślin jagodowych w tym momencie dojrzewania. Z naszej strony polecamy metalosatę kalcjum bądź folanx oparty na mrówczanie wapnia. A jeżeli jest sytuacja taka, że gdzieś wychodzą właśnie problemy z chorobami, problemy z bakteriami, możemy zastosować nawóz wapniowy, Viflocal S, ale taki on zawiera cząsteczki nanosrebra i będzie w tym momencie właśnie w te upały bardzo korzystny i będzie pomagał nam regenerować uszkodzenia przeciwko przez choroby. Co jeszcze możemy robić tutaj, jeżeli chodzi o nawożenie dolistne? Oczywiście nawożenie potasowe. Tutaj nawozy potasowe z małą ilością azotu, na przykład Rosalif 5 bądź ASX Potas Plus. Tak, żeby budować masę owocu, a nie podawać zbyt dużej ilości azotu, tak żeby go nie rozmiękczać. Myślę, że dobrym rozwiązaniem na najbliższe dni, kiedy zapowiadana jest pogoda bardzo słoneczna i bardzo upalna, będzie podanie nawozów krzemowych. Krzem podany w formie obtysku dolistnego będzie powodował, że liście nie będą tak cierpiały z powodu tych oparzeń słonecznych. Będą one swego rodzaju odbijały słońce. Krzem utwardzi się, zostanie zlokalizowany w wierzchniej warstwie skórki. Tam będzie ją wzmacniał, będzie ona sztywniejsza, jędrniejsza i nie będzie tak podatna na oparzenia. My polecamy w tym momencie ASX Krzem Plus w dawce około 0,5 litra na hektar. Można go mieszać spokojnie ze wszystkimi fungicydami. Taka sytuacja to oczywiście czas na nawożenie poprzez fertygację, bo chociaż te opady deszczu gdzieś tam występowały, z reguły to były opady burzowe, niewielkie i tej wody w glebie powoli nam zaczyna brakować. Mamy nawodnienie, stosujmy fertygację i podobnie jak w nawożeniu dolistnym podajemy nawozy bezazotowe. Tutaj też bardzo mała ilość azotu, a podwyższone zawartości potasu. Na przykład Rosasol 8-17-41 przemiennie z wapniem, który też pobierany przez korzenie będzie pobudzał i rozwój strefy korzeniowej, ale także w pewnym sensie będzie budował trwałość owoców. Przemiennie właśnie z CATS-em, czyli płynnym tiosiarczanem wapnia, który będzie idealnie sprawdzał się właśnie w tej fazie wzrostu.